Dzień dobry Państwu. Komunikujemy się codziennie w zasadzie przez większą część naszego dnia i wydaje mi się, że komunikacja w biznesie jest to najważniejsza umiejętność, która pozwala nam sprawić, że transakcja dojdzie do skutku albo nie. Czy zgodzicie się ze mną? Widzę tak. Opowiem Państwu o mojej historii, która mi się wydarzyła, kiedy otwierałam moją firmę szkoleniową, kiedy odeszłam z korporacji i stwierdziłam, że zacznę teraz na własny rachunek. Na jednym ze spotkań networkingowych poznałam osobę, która pracowała w ogromnej firmie szkoleniowej. I zaczęliśmy rozmawiać o moich umiejętnościach, o tym, czego oni potrzebują, no i stwierdziliśmy, że rzeczywiście możemy się spotkać, dojść do jakiegoś porozumienia, że mogę im przesłać ofertę. Dla mnie to było coś tak niezwykłego, po prostu nie mogłam w to uwierzyć, ponieważ to była tak duża firma szkoleniowa, więc to mniej więcej było coś takiego jak wystąpienie w wideoklipie Michaela Jacksona. Dla mnie przynajmniej. No ale stwierdziłam, że co z tego, że ja dopiero zaczynam, przecież mam doświadczenie w tej sprzedaży, przecież mam doświadczenie w byciu trenerem, więc zaryzykuję. Znaczy w zasadzie ryzyko było żadne, bo tak naprawdę wystarczyło tylko dać im ofertę odpowiednią. Więc stwierdziłam, że się dobrze do tego przygotuję. Miałam oczywiście czas, rozmawiałam z dyrektorką tej firmy, umówiłyśmy się na konkretny termin przesłania tej oferty, no i wzięłam się do roboty. Moja oferta wyglądała mniej więcej tak, moje przygotowania może Państwu zademonstruję. Przygotowałam świetną prezentację handlową, naprawdę świetną, najlepiej jakiej nigdy jeszcze nie zrobiłam do tej pory. To była moja prezentacja. Poszłam dalej, ponieważ szef tej firmy był anglojęzycznym, więc przetłumaczyłam wszystko na język angielski. Co więcej, przygotowałam obszernego maila, który opisywał cały proces szkoleniowy, cały schemat, jak ja to robię, dlaczego klienci są zadowoleni i tak dalej. Więc napisałam naprawdę kawał porządnego maila. No ale poszłam dalej. Zadzwoniłam do moich najlepszych klientów, poprosiłam ich o referencję. Oczywiście dostałam najlepsze, jakie tylko można było sobie wyobrazić. Załączyłam je do tego maila. I tak siedziałam, czytałam tego mojego maila, całą tą moją ofertę. No mówię, dobrze, po sprawdzeniu wszystkich błędów, wszystkich interpunkcji, czy wszystko się zgadza, stwierdzam, tak, to jest ten czas, wysyłam. No i wysłałam. Czekam tydzień, nikt się nie odzywa. No dobrze, to duża firma, pewnie nie mają czasu, więc zaczekam jeszcze tydzień. Nikt się nie odzywa. No to chyba wypada zadzwonić, no więc dzwonię. No dzień dobry, tak, otrzymaliśmy pani maila, jest na czerwono zaznaczony, ale jeszcze nie miałam czasu go przeczytać. No rozumiem, proszę, oczywiście, to kiedy się umawiamy, za tydzień? Tak, proszę zadzwonić za tydzień. Okej, no to czekam ten tydzień, jak na zbawienie. Dzwonię za tydzień, nie odbiera telefonu. Mówię, na pewno jest na spotkaniu, zadzwonię za chwilę. Nie odbiera telefonu. No to zadzwonię na następny dzień. Zgadnijcie, no nie odebrała telefonu. No to już mówię, napiszę chyba maila, bo już nie będę tak dzwonić, bo tak trochę nie wypada tyle razy wydzwaniać. Nikt do mnie nie odpisał. Wiecie, jak się czułam wtedy? Mój czas, moje pieniądze, moje przygotowania, moja wiara, że mi się uda. A co klient zrobił z moją ofertą? To. Teraz już wiem, jakie błędy popełniłam. A jak się wtedy czułam, co sobie myślałam? Byłam tak naprawdę wściekła. Naprawdę byłam wściekła. Myślę sobie, no kurczę, jacy bezczelni w ogóle. Tyle się napracowałam, napisałam do nich takiego maila, takie referencje świetne, jeszcze na angielski przetłumaczyłam. Oni nawet nie napisali do mnie. Podejrzewam, że oni nawet nie czytali tego maila w środku. Może przeczytali początek. Myślałam sobie, a to dranie, nie? Pewnie nie widzą świetności mojego produktu. Pewnie nie rozumieją w ogóle, co ja tam napisałam. Przecież ja mam w ogóle świetne technologie. Ale czy miałam rację? To ja nie potrafiłam ich przekonać.
I dzisiaj to wiem. Dzisiaj wiem, jakie błędy popełniłam. Popełniłam dokładnie dwa błędy. I właśnie dzisiaj wam o tym opowiem. Jakie to były błędy? Pierwszy z nich to był mój komunikat. Mój komunikat po prostu był niewłaściwy. Pozwólcie, że zabiorę was w świat sprzedaży na chwilę, a może na dłuższą chwilę. Czym jest w ogóle sprzedaż? Widzicie na wykresie, na slajdzie taką odwróconą piramidę. Kiedyś to było odwrócone w drugą stronę, dzisiaj wygląda to tak. Tak wygląda współczesna sprzedaż. Pierwsze co w sprzedaży, w procesie sprzedaży, to jest zaufanie klienta i relacja. Czyli klient, żeby rzeczywiście chciał zajrzeć do tego mojego maila, żeby chciał przeczytać moją ofertę, powinien mi zaufać. Powinnam taką relację stworzyć na początku naszej komunikacji, żeby on rzeczywiście stwierdził, że ta osoba jest wartościowa, że rzeczywiście coś wartościowego w tym mailu napisałam wtedy. Drugą rzeczą są potrzeby. Zauważcie, że pierwsze stanowi 40%, a drugie 30%. Czyli tak naprawdę cały mój e-mail, cały mój komunikat powinien opierać się na tych dwóch rzeczach. Dopiero powinien być produkt, czyli dopiero powinna być ja, dopiero powinna być moja super kosmiczna firma szkoleniowa z najlepszym procesem. A ja co zrobiłam? Oczywiście zaczęłam od siebie, tak? Jaka to jestem świetna, jakie to mam referencje, jaka to moja firma jest fajna, jakie to ja mam procesy, jak badam potrzeby, jak szyję na miarę moje szkolenia i tak dalej. Wszyscy tak piszą, dokładnie wszyscy. No dzisiaj to wiem. Zaufanie, relacja i potrzeby. 70% procesu sprzedaży. I to tak naprawdę mówi, czy my faktycznie zamkniemy sprzedaż, czy nie. Czy faktycznie klient zechce zerknąć do naszej oferty, czy nie. Nie zaczynamy od produktu. A ja właśnie zrobiłam wtedy ten błąd. Zaczęłam od produktu. I później jest tylko tak naprawdę 10% formalności. Czy klient powie sakramentalne tak, czy nie. 70% to są ludzie. My kupujemy od ludzi. My komunikujemy z ludźmi, między ludźmi, tak? Nie komunikujemy na zasadzie, że my, nasza firma, nasze super produkty, tylko mówimy, rozmawiamy z ludźmi. 20% to jest tylko nasza firma, tylko 20%. Zwróćcie na to uwagę. Żeby klient w ogóle chciał zerknąć w naszego maila, żeby w ogóle chciał się z nami spotkać, żeby chciał zwrócić uwagę w ogóle na nas, żeby chciał poświęcić swój czas, my powinniśmy być osobą wartościową, czyli taką godną zaufania. Powinniśmy pokazać tą wartość. Jak więc pokazać tą wartość temu klientowi? Załóżmy, że taki komunikat, czy taką komunikację biznesową podzielimy na trzy części. W pierwszej części powinniśmy mówić o kliencie. Kim jest ten klient? Zobaczmy, czego on potrzebuje. Jaką ma firmę, jakie ma produkty, jakie ma potrzeby, jaką ma misję, jaką wizję, jakie ma cele biznesowe. Kim on tak naprawdę jest? Może go powinniśmy za coś pochwalić, może coś fajnego zrobił, może gdzieś się wypowiedział na łamach jakiegoś czasopisma, może na stronie internetowej coś ciekawego napisał. Zwróćmy na to uwagę, rozmawiajmy z tym klientem. W drugiej części takiego komunikatu powinniśmy mówić o kliencie. Jaki jest problem, jaką może mieć potrzebę, co my możemy mu dać, jaki jest cel w ogóle naszej komunikacji do tego klienta. Co powinniśmy zrobić, co powinniśmy, jak przedstawić ten język korzyści, tak szumnie teraz przedstawiany, tak? Czyli co powiedzieć klientowi, jak go zachęcić do tego, żeby on faktycznie chciał zerknąć na nasz pomysł. I w trzeciej części tego komunikatu zgadnijcie, co powinno być. Coś o kliencie. Czyli co się zmieni w momencie, kiedy my dostarczymy nasz produkt, jak będzie wyglądała jego przyszłość, jak będzie wyglądała jego firma, jakie on otrzyma korzyści, co się zmieni, pozytywnego oczywiście, to co chcemy mu dać. Czyli trzy części komunikatu, w pierwszej jest klient, w drugiej jest klient, w trzeciej jest klient. Bo to, co interesuje klienta najbardziej, to tylko i wyłącznie on sam. No taka prawda. Drugi błąd, który popełniłam wtedy, to było niedopasowanie się do mojego klienta, do mojego rozmówcy. Co to znaczy? W moim wyobrażeniu cała ta przestrzeń biznesowa, to z kim rozmawiamy, nasi klienci i my, to jest takie jedno wielkie zoo. Mnóstwo zwierząt, mnóstwo gatunków, każdy ma swoje potrzeby, każdy się porozumiewa w swój sposób.
I my jesteśmy jednym gatunkiem, czy też wieloma gatunkami, bo każdy z nas jest inny, czyli my jesteśmy jednymi zwierzętami i to, z kim się spotykamy, to też są jakieś zwierzęta i też jakieś gatunki i też jakieś inne osobniki. Pozwólcie, że przedstawię wam kilku z nich. Niestety dzisiaj całe zoo nie jest możliwe, żeby zaprosić na scenę, bo czas nie pozwala, ale kilku przedstawicieli przedstawię wam. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlatego, że budując komunikat, powinniśmy zastanowić się, jaką my mamy w ogóle, kim my jesteśmy w tej komunikacji, jak my się wypowiadamy do klienta i do kogo mówimy. Musimy tą całą przestrzeń tego zoo ze sobą połączyć. Pierwszy jegomość to dzik. Jak możecie sobie wyobrazić dzika, to jest taki gość bardzo szybki. On szybko podejmuje decyzje, on jest bardzo taki ekspresyjny. Ja mam takiego kolegę w pracy, który jak mamy prezentację czasami dla klienta, to ja się boję, że on klienta uderzy, bo on tak strasznie gestykuluje. Naprawdę, tak macha rękoma, że czasami mam wrażenie, że coś strąci albo kogoś uderzy. Ale to jest ta ekspresja, on jest typowym dzikiem, takim naprawdę ekstremalnym. Dzik jest również gruboskórny. Jeśli my na przykład, jeśli dzikowi powiemy nie, to co? Jak nie ty, to następny. On idzie dalej. Dzik jest bardzo odważny. On się nie boi. Po nim też tak spływa, można powiedzieć, jak po kaczce, jakieś odmowy i tego typu rzeczy. Dzik jest bardzo taki samodzielny. Bardzo dużo na przykład dzików jest handlowcy, to są dziki. Tacy typowi snajperzy. Oni dostają target, oni dostają cel i idą w teren i go realizują. Dziki są ciągle głodne. One ciągle muszą coś jeść. One są głodne właśnie sprzedaży. Jak najbardziej chcą tej sprzedaży coraz więcej. Jest target, jest cel, idzie dzik i to realizuje. Czy dziki są skuteczne w tej sprzedaży? Jak myślicie? Ktoś ma jakiś pomysł? Proszę? Są skuteczne. Oczywiście, że tak. One są zapatrzone w siebie, bo mają swój cel, ale go realizują skutecznie. Tak? Więc one o sobie myślą, że są skuteczne jak najbardziej. Tak. Co jeszcze dzik o sobie mówi? Nie będę się wyrażać na scenie, ale słyszałam na moich warsztatach różne opinie, że jestem taki fajny. Innymi słowami. Że jestem najlepszy, tak? Rzeczywiście, dzik jest taki hej do przodu i faktycznie niektórzy mogą mu tego zazdrościć. I tak jest, słuchajcie. Tak rzeczywiście jest. W sprzedaży on jest bardzo skuteczny. Ale co klienci mogą myśleć, ci, którzy tym dzikiem nie są? O takim dziku. Mogą się go bać, dokładnie. Bo jak dzik puści, to już nie... Znaczy, jak złapie, to już nie puści. Co jeszcze mogą myśleć o nim? No, że jest taki nachalny, że myśli o swoim celu, a nie o moim, tak? Że boimy się czasami odebrać telefon od takiego dzika, albo boimy się umówić z takim handlowcem na spotkanie, bo jak zacznie gadać, to już po prostu nie przestanie i wszystko mi wciśnie. Jest tak czasami? Uciekamy od tych dzików. Mimo tego, że dzikowi może się wydawać, że rzeczywiście jest taki skuteczny, to te osoby, które są dzikami, spotykając nie dzika, to zwróćcie na to uwagę. Też tej ekspresji, tak? Czasami jesteśmy tak bardzo ekspresyjni, osoby, które są bardzo powściągliwe, mogą uważać, że coś tu nie tak. Ale dzik ma jedną dobrą radę dla tych, którzy nie są dzikiem. On mówi, że sprzedaż jest jak baseball. Im więcej machniesz, tym więcej masz trafień. Okej. Okay. Druga jegomość to żyrafka. Żyrafa bardzo kojarzona jest z takim dużym, wielgachnym sercem. Żyrafę często też spotkacie na przykład w obsłudze klienta, przy reklamacjach, tego typu rzeczy. Żyrafa to jest osoba taki przyjaciel. Ona się ze wszystkimi chce zaprzyjaźnić, ona ma takie wręcz poczucie, że służyć klientowi to jest jej numer jeden. Ona chce jak najlepiej dla tego klienta. Ona ma zawsze naładowany telefon, zapasową ładowarkę, a nóż widelec zadzwoni o 20 w niedzielę i trzeba odebrać, bo to jest nasz klient. Żyrafie to sprawia przyjemność, że ona temu klientowi naprawdę będzie usługiwać. Żyrafa przez to, że jest taka empatyczna, ona też zjednuje sobie ludzi, bo ona wysłucha. Do żyrafy można pójść i rozmawiać na wszystkie tematy, bo ona ma cierpliwość, bo ona ma dużo czasu. Żyrafa jakby, czasami trzeba żyrafie przypomnieć, że tu w ogóle chodzi o biznes.
bo że Rafa tak bardzo chce służyć tym klientom, że zapomina o tym, że tu chodzi o interes, tak? Że tu chodzi o sprzedaż, że tu chodzi o kasę. Więc trzeba czasami o tym przypomnieć. Że Rafa w pierwszej kolejności zaspokoi potrzeby klienta, a nie swoje. Że Rafę na pewno jak spotykacie w swojej przestrzeni biznesowej, może w pracy, to są takie osoby, które, nie wiem, poklepią się po ramieniu, buziaki na dzień dobry. To są właśnie żyrafki, takie fajne, przyjazne, przytulasy. I co myśli o sobie żyrafa w sprzedaży? Czy jest skuteczna? No jest skuteczna. Jest skuteczna, bo ona jest przyjacielem, tak? I ona rzeczywiście temu klientowi pomoże. Ona zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Ona znajdzie mu wszelkie możliwe rozwiązania. Co jeszcze myśli o sobie żyrafa w sprzedaży, w tej komunikacji biznesowej? Jakiś pomysł? Proszę? Dokładnie, tak samo, tak właśnie myślę, że jeśli ja będę taka dobra, no to klient będzie czuł się zobowiązany. I to jest w ogóle rada żyrafy dla tych, którzy nie są żyrafą. Żeby dać coś klientowi od siebie, wówczas klient będzie się czuł zobowiązany. Co może myśleć z kolei klient o żyrafie, skoro ona jest taka fajna, taka przyjacielska? No z jednej strony będzie rzeczywiście zadowolony, mając taką osobę przy sobie jako obsługę, tak, jako kompana w biznesie, ale z drugiej strony może żyrafę wykorzystać, bo od żyrafy wyciągnie największe rabaty, bo żyrafa przedstawi najlepszą ofertę, a on tą ofertę weźmie i pójdzie do sąsiada obok i powie, dasz mi mniej, bo ona mi dała tyle. Żyrafa poświęci mu czas i on to może wykorzystać. Są też inne typy zwierząt, które na przykład nie życzą sobie takiej współufałości i im będzie przeszkadzało to, w cudzysłowie, że żyrafa jest taka emocjonalna, taka trochę taka rozlazła, można powiedzieć, przepraszam za słowo, ale może im to przeszkadzać i przez to oni będą czuli, że ona jest niekompetentna. Kolejna osoba to koala. Koala to taki stary rzemieślnik, żeby wam dobrze zobrazować, to jest taki profesor w swojej dziedzinie. On naprawdę zna się na wszystkim, on naprawdę ma świetną wiedzę. On uwielbia czytać nowinki technologiczne, on uwielbia Excela. On uwielbia siedzieć w tych tabelkach, on potrafi, no ma encyklopedyczną wiedzę na temat swoich produktów i technologii. I klienci rzeczywiście to cenią, bo jeśli ktoś chce pójść do prawdziwego fachowca, to pójdzie do koali. Natomiast koala, ciężko się do niego dodzwonić, bo może na przykład śpi, bo jest zmęczony. On musi być wypoczęty, żeby był w pracy. Koala raczej nie dba o to, żeby mieć iPhone'a 7, bo jest mu to niepotrzebne do pracy. On polega na sobie, na swoich wyliczeniach. Koala to też taka osoba, która na przykład zanim kupi, to przejrzy 1000 ofert i w ogóle wie wszędzie, gdzie, co, ile kosztuje. O produkcie też wie wszystko. To nie jest osoba, która jakoś tam się wymądrza bardzo i mówi, ja ci pokażę, jaki to jestem mądry. Nie, nie. To chodzi bardziej dla jego wiedzy. On po prostu wie wszystko. Koala to jest też taka osoba, na przykład jeśli spotykamy go na drodze biznesowej, taka, która ma kamienną twarz i my tam nic nie widzimy, żadnych emocji. I nie wiemy, czy ta osoba jest zadowolona, czy nie, czy chce z nami prowadzić ten interes, czy nie. Po prostu nic nie możemy wyczytać. Oczywiście do czasu, bo koala jest osobą, gdzie jak już przebijemy się przez tą maskę, przez tą skorupkę, to faktycznie później on nawiązuje głębokie relacje. Takie na całe życie. To jest tak zwany ten trudny klient, który przychodzi do was i nie wiecie tak naprawdę, jak go rozgryźć. Ale jak już go rozgryziecie, to on zostaje z wami na zawsze. Co więcej, przyprowadza więcej trudnych klientów, swoich kolegów. I to jest też klient, który zostawia najwięcej pieniędzy, bo on rzeczywiście zapłaci za to, jeśli jest pewny, że powinien tyle zapłacić. Tak jak wspomniałam, koala również stawia na relacje, na takie głębokie relacje, więc klienci u koali to są klienci na całe życie. Okej. Kolejny jegomość to paw. Jak sama nazwa i jego zdjęcie wskazuje, to on jest taki dumny, taki ładny. To jest osoba, która uwielbia stać na scenie, uwielbia prezentować się i produkty, uwielbia przemawiać publicznie. To jest osoba, która ma oczywiście najnowszy telefon komórkowy,
jeździ bardzo dobrym samochodem, bo uważa, że komunikacją miejską nie powinno się podróżować na przykład do klienta, bo to nie wygląda. To jest osoba, która bardzo dobrze sprzedaje dobra luksusowe. On się po prostu tego nadaje. Na przykład stawiając żyrafkę przy Porsche, ona będzie miała na czole napisane: współczuję ci kliencie, że musisz tyle zapłacić. PAF nie. I to jest dobre, ponieważ PAF przyciąga takie osoby. On przyciąga też osoby z portfelem. PAF uwielbia chodzić na koktajle. On lubi się spotykać, błyszczeć w towarzystwie. On w swoim telefonie najnowszym oczywiście ma same VIP-owskie kontakty. Ciągle telefon przy uchu, on się rodzi z telefonem. PAF to jest osoba, która nie pójdzie na spotkanie na przykład bez nowego garnituru albo bez odpowiedniej fryzury. Bo on mówi, że to jest jakby wizerunek, tak? I tak też jakby przyciąga tych klientów. Czy PAF jest skuteczny w sprzedaży, w biznesie? Tak, jest skuteczny, ponieważ on sprzedaje dobre, drogie rzeczy. I jednorazowo zarabia bardzo dużo pieniędzy. Co mogą myśleć inni? Co mogą myśleć klienci o takim PAF-ie? No myślą sobie czasami, ale zarozumiały, przerost formy nad treścią, tak, że zadziera nosa, taki niedostępny, taki w ogóle buja w obłokach. Ale z drugiej strony zazdroszczą mu tego, bo myślą sobie, ale kurczę, ma klasę, nie? Ale się prezentuje. Też by tak chcieli czasami. Więc rzeczywiście on jest skuteczny, ale zawsze jest to ale. Czyli z jednej strony oczywiście będzie przyciągał klientów VIP-owskich, ale z drugiej strony, jeśli przyjdzie klient nie VIP-owski, no to będzie się bał do niego podejść, jeśli mówimy o kontakcie takim handlowym. Więc warto też na to zwrócić uwagę. Jeśli ktoś nie jest PAF-iem, a PAF mógłby doradzić, to PAF by doradził, żeby zadbać o swój wygląd, o swoją markę, a drugą rzeczą, żeby nauczyć się występować publicznie, bo to, jak prezentujemy nasz produkt, to, jak prezentujemy naszą firmę, to też ma duże, ogromne znaczenie w oczach, w uszach klienta. No dobrze, po co ja mówię o tych zwierzętach? Słuchajcie, no po to, żebyśmy się mogli swobodnie porozumiewać między tymi wszystkimi gatunkami zwierząt. I jak myślicie, czy dzik i żyrafa się dogada w biznesie? Widzę takie. Jakie jeszcze? Dogada się czy nie? Tak. I widzę takie. To w końcu jak? To ja mówię, że tak. Oni się dogadają. Dlaczego? Dlatego, że żyrafa, ona nawiązuje relacje, tak? Ona jest przyjacielska. Dzik oczywiście też nie ma nic przeciwko relacjom. Jego relacje co prawda są takie szybkie i celowe, ale on też nawiązuje relacje, nie ma z tym problemu. Żyrafka będzie trochę zazdrościła dzikowi, że nie jest taki hej do przodu, taki szybki, a może mu coś załatwi przy okazji. Także faktycznie tutaj jakby z nimi, między nimi relacje biznesowe są poprawne i będą się dogadywać. Co natomiast powie koala i żyrafa? Czy oni się dogadają? Dokładnie, oni się dogadają. Dlaczego? Bo jeden i drugi stawia na relacje. Żyrafa nie będzie miała z tym problemu, że on ma taką minę czy inną, czy wygląda gburowato, czy nie wygląda gburowato. Ona i tak się do niego przebije, bo ona jest po prostu przyjacielska. A w drugą stronę, skoro żyrafa jest taka cierpliwa, no to będzie miała czas, żeby wyczekać ten moment, w którym rzeczywiście ten koala będzie chciał się jej otworzyć. Więc dogadają się. Czy oni się dogadają? PAF i dzik. Tak. Dzik i PAF się dogadają. Dlaczego? Dlatego, że PAF, jeśli on na przykład życzy sobie czegoś, przychodzi na przykład do nas, do firmy i proszę mi pokazać to czy tamto, to dzik nie ma sprawy. Jeśli PAF na przykład jest naszym szefem i powie, dzisiaj target na dzisiejszy dzień to 1 000 000 zł, tak, okej. Okay. Dzik jest pierwszą osobą, która biegnie i to po prostu realizuje, bo dzik się nie boi, dzik jest odważny. I w drugą stronę będzie też dobra relacja, ponieważ dzik jakby czując się trochę niżej jakby w tej relacji, on będzie czuł się taki doceniony przez tego takiego zadzierającego głowę pawia. I on będzie chętnie jakby wykonywał te usługi. On się też będzie dobrze czuł w tej relacji, bo on faktycznie będzie się czuł doceniony. I on będzie też miał ciągle dawane mięso do swojego głodu. Czy oni się dogadają, paw i koala? Tak. Dlaczego? Koala jest profesorem, tak? On wie wszystko. I on rzeczywiście wie wszystko. Także jeśli jakieś będą bardzo duże potrzeby ze strony pawia, to koala się nie wystraszy i on po prostu mu to zrealizuje, on mu to da.
w drugą stronę też się dogadają, ponieważ tu są konkrety, tu są cele. Oni są zorientowani na cele biznesowe. Mimo, że Koala jest skoncentrowany również na relacjach, to on i tak będzie brał pod uwagę cele biznesowe w pierwszej kolejności. Ale co tutaj się będzie działo w tej relacji biznesowej? Między dzikiem, a na przykład koalą. Jakiś pomysł? Może ktoś chciałby powiedzieć? Nie dogadają się? Nie. No trochę tutaj może być ciężko. Znaczy nie mówię, że się nie dogadają, bo każdy się musi jakoś dogadywać w tym świecie biznesowym. Tylko właśnie chciałabym teraz wam powiedzieć, na co możecie spotkać, tak, będąc właśnie którymś z tych gatunków. To nie jest oczywiście tak, że każdy jest stuprocentowym dzikiem, czy każdy jest stuprocentowym koalą, czy pawiem. Każdy z nas ma kogoś ze zwierząt, ale każdy kogoś ma w dominacji swojej. Więc faktycznie dzik i koala mogą się nie dogadywać, tudzież patrzeć na siebie dziwnie. Dlaczego? No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim koalą i idziemy do sklepu kupić telewizor. No i wchodzimy do tego sklepu i oglądamy. Patrzymy, tak, spokojnie, zastanawiamy się, aha, to jest to. I przychodzi dzik. Dzień dobry, w czym panu pomóc? A może pokazać, to jest najnowsza technologia, a ten w ogóle ma taką nóżkę, a tamten ma w ogóle takie wejście z tyłu i tak dalej. No to koala po prostu, to ja dziękuję, opuszczam sklep. Tak? Dlaczego? Dla niego to jest zbyt chaotyczne, za dużo, on go po prostu zaatakował. Nawet nie miał czasu, żeby pomyśleć, ten biedny koala. A on po prostu chce pomyśleć, on się chce zastanowić, on chce się spytać. On spyta, a może pan powiedzieć mi, jaka tutaj jest, jakie są parametry techniczne? Oj, tam parametry, zaraz panu dam instrukcję. To co, chce pan czy nie? Nie? I to jest taka właśnie relacja, więc dla takiego koali może być to po prostu zbyt chaotyczne i on może go uznać za po prostu, no, osobę niekompetentną, tak? Zbyt chaotyczną, zbyt jakąś odjechaną. I w drugą stronę może być podobnie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy dzikiem, przychodzimy gdzieś tam, nie wiem, do księgowej, jesteśmy handlowcem. Słuchaj, weź mi, zwolnij tego klienta, bo muszę mu wysłać towar. Poczekaj, jego zadłużenie wynosi na dzień dzisiejszy 10 zł. Nie mogę ci zwolnić tego klienta, ponieważ nie możesz mu wysłać towaru, ponieważ skutki... Dobra, weź mi, nie gadaj szybko, bo ja już muszę jechać. Tak? I w ogóle... My jesteśmy źli, będąc dzikiem, o co jej chodzi, dlaczego ona mi wstrzymuje tego klienta, a ona, dbając o interes firmy, o dobro firmy, wytłumaczyła mu, dlaczego klient nie może mieć towaru, bo wisi 10 zł. No i to są właśnie te relacje. Z drugiej strony, takiego koale też możemy spojrzeć, no co to w ogóle przyszedł za gbur, tak? Jakaś mina nie taka, nie wiadomo, kto to jest. Oczywiście to są nasze uprzedzenia. Jak się domyślacie, pewnie... Ta para również ma problemy, żeby się dogadać. Dlaczego? No paw, jak to wiadomo, paw, piękny, dumny, wejdzie do sklepu, czy wejdzie do firmy i powie, proszę mi tutaj załatwić, proszę zrobić to. A czy pani w ogóle wie, o czym pani mówi? A taka żyrafka, ona się po prostu wystraszy, bo dla niej to będzie za dużo, za mocno. Ona się będzie też jakby bała tego takiego VIP-owskiego klienta, trochę można powiedzieć, tego trudniejszego klienta. Ona będzie go troszeczkę jakby uciekać przed nim dla swojego bezpieczeństwa. Z drugiej strony żyrafka też nie lubi takiego zarządzania siłą jakby, nie lubi tego pokazywania takiego, że ktoś tutaj jest silniejszy, bo ona się źle czuje w takiej konfiguracji. Z drugiej strony taki paw na przykład może sobie nie życzyć w ogóle, żeby żyrafka nawiązywała z nim jakieś relacje takie empatyczne. Tu jest biznes i proszę mi tutaj nie poklepywać mnie po ramieniu, tak? My tu robimy biznesy. Proszę mi nie opowiadać o pani doświadczeniach prywatnych, bo mnie to nie interesuje. Ja tutaj przyszłam robić z panią interesy. I przez to, że żyrafka może być taka właśnie, jak to nazwałam, brzydko rozlazła, to taki paw może uznać, że ona jest po prostu niekompetentna. A nie daj Boże, jak wejdziemy do sklepu, będąc takim pawiem i nakrzyczymy na taką żyrafkę, że co ona mi tu sprzedała, czy pani w ogóle się zna na rzeczy, to ona pójdzie na zaplecze i puści beksa. I tak to wygląda. Więc drodzy państwo, trzeba wziąć pod uwagę, jaki my mamy styl komunikowania się i z kim my się spotykamy na tej drodze komunikacyjnej. I myślę, że nawet jeśli jesteśmy po tych skrajnych, przekątnych, to i tak możemy się dogadać, mając z tyłu głowy to, że ta osoba nie ma złej woli, że to nie przyszedł jakiś... gość przysłowiowy, który chce się na nas wyżyć, tylko on po prostu tak ma. On oczekuje, bo taki ma styl komunikacji.
jeśli weźmiemy to pod uwagę, to później jak przyjdzie do was taki klient, to będziecie się uśmiechać i może nawet nazwiecie go, a to przyszedł koala, dobra, to już wiem jak z nim rozmawiać. Ja teraz też mam takie sytuacje, na przykład jak wysyłam jakąś ofertę do klienta, napiszę oczywiście całą litanię, w odpowiedzi dostaję OK. To już wiem, że to jest na przykład koala i wiem jak już z nim rozmawiać dalej.